czynność terapeutyczna. Tutaj wspominałeś także o eutanazji. Ja pamiętam, kiedy umierał Jan Paweł II, podniosły się takie głosy, podniosły się takie pytania, czy zaprzestanie terapii Jana Pawła II nie było rodzajem eutanazji? No nie, no przecież są wiele dokumentów Jana Pawła II, który sam pisze o zaprzestaniu uporczywej terapii. Czyli czym jest uporczywa terapia? Uporczywa terapia jest jakby nad terapią. Wykonuje się jeszcze coś ponad to, co się powinno wykonać. Ale z nadzieją, że pomoże, tak? Czy wiemy, że nie pomoże? No jeżeli wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że już nie pomoże, a jednak spróbujmy, a jednak dajmy tu jeszcze jedną kroplówkę, a może wie pan co, bo tu jak mama będzie umierała, to nie, to jednak proszę reanimować. No. Ale to jest odruch, to jest też odruch człowieka. Ale po to powinien być specjalista, który powinien podjąć decyzję i powiedzieć nie, bo nie ma już nic. To strasznie trudne. To jest niezwykle trudne. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał odwagę coś takiego powiedzieć. Dlatego nie jestem lekarzem. I to moje szczęście, tak? Bo ja podziwiam tych ludzi. Mam przyjaciela, który pracuje od lat w hospicjum dziecięcym. I pamiętam te rozmowy, kiedy on na początku przyjeżdżał do mnie i mówi, słuchaj, no muszę rodzinie powiedzieć, że nie ma już nic. I to nie umiera 80-letnia babcia, tylko umiera 4-5-letnie dziecko. I trzeba pójść uczciwie tym rodzicom powiedzieć, bo jak się nie powie uczciwie, to oni stracą zaufanie. Zostanie przerwana ta relacja terapeutyczna. I wtedy nie będzie już też nic w tej terapii. Więc trzeba mieć tą odwagę uczciwie stawiać sprawę przed tym pacjentem, przed tą rodziną. Żeby ta rodzina wiedziała, co robić, żeby ta rodzina miała możliwość, bo oczywiście ona może zabrać pacjenta z hospicjum, karetką do szpitala i coś tam próbować, tak? No ale to jest niezwykle trudne. Dajcie spokój. No. Ja umiem o tym mówić teoretycznie. Cieszę się, dajcie spokój, bo zamiataj pod pałacem. I mieliśmy mówić tak optymistycznie, a okazało się, że strasznie trudno. No to jest trudne, widzisz, nie bo... zlikwidują to. Nie, no to nie wszystko wiem. Wynika z naszej perspektywy, tak? Czy do wszystkiego podejdziemy przy pomocy rozumu? Czy do wszystkiego podejdziemy przy pomocy wiary, duchowości? Czy w jakiś sposób mieszany do tego wszystkiego podejdziemy? Niezwykle trudne, niezwykle odpowiedzialne od nas, wymagające naszej odpowiedzialności. Nie znam za bardzo lekarzy hospicyjnych, którzy nie są osobami dość, może nie mocno czy głęboko, ale w jakiś sposób podążającymi za Bogiem, jakoś szukający tych świętych, ponieważ to pomaga. To jest jakaś taka forma terapii. Znaczy ja nie chcę mówić, że to jest terapia, przecież to nie jest terapia, ale to jest jakaś taka superwizja, tak? A też opoka. No, to... I zrozumienie sensu tego, co się dzieje, tak? Fundament, no, w czymś trzeba się zakotwiczyć. Ja właśnie moim studentom powtarzam, słuchajcie, można wyrzucić duchowość z medycyny, ale to już naziści w medycynie takie cyrki robili, wyrzucając duchowość. My jesteśmy ukształtowani w pewnej perspektywie, no w perspektywie judeochrześcijańskiej. Oczywiście można tam krzyczeć na klauzulę sumienia, na to wszystko inne rzeczy, ale ci ludzie muszą w czymś się odnaleźć, no, muszą jakąś mieć podstawę do działań. I tą podstawą może być Biblia, tą podstawą może być Koran, tą podstawą mogą być jakieś inne ważne księgi, ale sam rozum nie wystarczy. Sam rozum nie ogarnia cierpienia, sam rozum nie ogarnia lęku. On może generować to tylko. Myślę, że jednak cywilizacja XXI wieku zmierza ku temu, żeby tę duchowość z naszego życia społecznego, absolutnie, politycznego... Absolutnie, to jest kłamstwo. Nie, absolutnie nie. A zobacz, czym jest joga, zobacz, czym jest reiki, zobacz, czym są wszystkie religie wschodu. Modne. Tak, wyrzucono chrześcijańską... No o tym mówię, tak. Wyrzucono chrześcijaństwo, wyrzucono duchowość chrześcijańską z Europy. I się wkrada inna na to miejsce. Bo życie człowiek, nie znosi próżni. Nawet nie o to chodzi. Człowiek nie jest w stanie żyć bez duchowości. Jak ty sobie wytłumaczysz rzeczy niewytłumaczalne? Gdzieś trzeba się oprzeć. Jest w Berlinie taka dzielnica anarchistów. Tam oni dostają takie bloki. Teraz to są takie lepsze apartamentowce. Tutaj, co byś mogli z okna spojrzeć na Powiślu, to pikuś przy tamtym. Tak, to tutaj ta niocha, nie? Ale tam przy wejściu jest banery jogi. Mhm. I z powrotem zaproszenie do jakiejś duchowości.
Zobacz, co się dzieje na Divitis u księdza Drozdowicza. W Warszawie, tak, na Bielanach. Proponuje duchowość, przecież on proponuje duchowość wręcz etiopską, z hymnami etiopskimi. Zobacz, co tam się dzieje. Taką starochrześcijańską. Tak, tutaj przesznijmy się w drugą stronę. Mamy wspólnoty jerozolimskie, którzy proponują zatrzymanie się w mieście, którzy mówią, słuchajcie, pustynia w centrum miasta. Tak, w mieście nie trzeba być samemu. W mieście można obcować z Bogiem, z drugą osobą. I tu mamy drugą. Pełni, tak? Dominikanie na Freta czy na Służewcu proponują pewną duchowość i tam życie religijne kwitnie. Więc da się. Nie musi być tylko joga i te różne takie inne rzeczy. Ja nie chcę oceniać, że, czy to jest złe, czy dobre, bo nie znam się na tym. Natomiast no, mi jest bliższa duchowość chrześcijańska i ją pielęgnuję i z niej ćwiczenia duchowe też robię. Jak ćwiczysz duchowo? Jan od Krzyża to jest cisza i jego teksty, tak, no i Biblia. I wtedy ta księga Hioba, w której Bóg mówi, tak, przez Hioba, że skoro przyjęliśmy dobro z ręki Boga, dlaczego też zła mamy nie przyjąć? Drugi rozdział. Buntujemy się. A oczywiście, że się buntujemy. Dyskutujemy. Bo bardzo lubimy wygodnie żyć. Ja często mam takie przerażenie, bo ja się tak zastanawiam nad wieloma rzeczami, czy jakiś tekst piszę, i nagle sobie uświadamiam, kurczę, ale przecież nic po mnie nie zostanie. I ja dostaję takiego lęku wręcz, takiego, że przecież to wszystko przepadnie, nic nie będzie, nikt nic nie będzie, umrę i tak dalej. No tak będzie. Ale my chcielibyśmy też mieć święty spokój. Trochę świętego spokoju. Bez trosk, bez bólu, bez perspektywy płacenia raty kredytu na mieszkanie i tak dalej. Spokój. No, tak bym chciał. Wczoraj właśnie wracałem z Kruszynian. To takie, tam odradzają się... Kruszyniany są za Białym Stokiem, to jest bardzo daleko stąd, bo my jesteśmy w Warszawie, to żeby do samego Białego Stoku dojechać, to 185 km i potem jeszcze 100 km i to takim bruk, autokar na bruku, mało się nie rozsypie do Kruszynian. Proszę Państwa, teraz właśnie jak tak rozmawiałam, to rozmawiałam z Kurczaczkiem, że jakiś tak człowiek chce jego nagiego wrzucić na Facebooka i on bardzo przeżywa. Ja mówię, słuchaj, no to długo tam nie pobędziesz w tym Facebooku, bo jemu to wyrzucą. Ja mówię, dziecinne gierki, dziecinne. No ja mówię, daj spokój. I że potem jego będą tu w Warszawie wytykać palcami. Ja mówię, słuchaj, nikt nie będzie wytykać palcami, bo tam długo na tym Facebooku nie pobędziesz. Ale w ogóle jak gdyby co, to Warszawa taka jest, że bardzo chętnie by kogoś wytknęła palcami. No tak było w przypadku Jezusa Chrystusa. Ten system taki żydowsko-moherowy to jest w dalszym ciągu. Jak oni dorwali tego Jezusa Chrystusa, to już myśleli, że Pana Boga za nogi złapali, diabła za ogon, no bo Jezus Chrystus nie pozwolił się zbroić. Powiedział, że kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie. Jezus Chrystus nie pozwolił się wikłać w politykę i oni po prostu dlatego tego Jezusa Chrystusa zabili. No i ty też byś zabił. Księga Izajasza 5:10-3 rozdział mówi, myśmy go zabili z wyprzedzeniem kilkuset lat. Tak, ale ja od jakiegoś czasu nauczyłem się bycia sam ze sobą i sprawia mi to przyjemność, takie odnajdywanie na nowo siebie, odszukiwanie siebie, uczenie się siebie, sprawianie, że bycie ze mną samym jest przyjemnością. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Była godzina 18, ja wracałem z pracy i myślałem, sam będę siedział, nie na piwo, gdzieś trzeba iść, coś trzeba zrobić. No bach, telefon, dobra, to co, umawiamy się, wybiegam z domu. A teraz zupełnie inaczej na to patrzę. Tam to było zahukiwaniem, zadeptywaniem, tylko żeby nie być samym. Człowiek troszeczkę duchowy się robi bardziej, medytuje, zastanawia się, myśli, kontakt z Panem Bogiem. A tak, to ateiści, no i ten pałac ateistyczny, kultury Stalina i Lenina, no i ten kołchoz taki
ruski, no w sensie ateizm, oczywiście ateizm, no. Tak naprawdę prawosławni to się modlą do Boga 4 godziny w cerkwi świętego Mikołaja, ale przecież oczywiście, że nie tutaj w Warszawie, nie tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją, lecz tam daleko w Ameryce Białystok, tam są prawosławni i tam jest biskup diecezji białostocko-gdańskiej, tam są cerkwie, a tu nic, tylko te kościółki rzymskołacińskie, rzymskokatolickie na Nowym Świecie Krakowskim przedmieściu. No i ten pałac Stalina Kultury i Lenina, ateistyczny. Czyli co, szukamy ciszy. Szukamy siebie w tej ciszy. Musimy znaleźć wewnętrzną ciszę, a w tej ciszy siebie. I dopiero potem można iść dalej. I to właśnie jest to meditatio preparatio mortis, które prowadzi do ars moriendi, do sztuki umierania. Tanatolog, dr Andrzej Kuzowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Radio Plus. Obserwatorium. Myśmy wychodzili z założenia. Opanujmy jedną część, prawda, społeczeństwa, czyli kobietę. To będziemy mieli drugą połówkę, prawda, też załatwioną. W tej chwili dzieje się coś takiego, że... Także była rozmowa z przedstawicielem Anglo-Ameryki Białystok, a teraz z powrotem Warszawa. Wracamy do Warszawy. ...socjotechnicznymi, psychologiczno-prawnymi. Miał pełne możliwości i tam właśnie kształtowano i wdrażano, prawda, te metody oddziaływania na społeczeństwo. I teraz chciałbym zwrócić uwagę. Pan Andrzej Rzepliński był tam wykładowcą i studentem w latach 70. W tej chwili mamy coś jeszcze groźniejszego, mianowicie ta sama ekipa ludzi, powiedzmy, już nie będę ich tam wymieniał, powołała coś takiego jak Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. No, nazwa jakby tłumaczy wszystko, prawda? Szkoła spekulacji na społeczeństwie, na żywym ciele, na żywym organizmie, tkance i tak dalej, prawda? Proszę Państwa, ani Pani nie ma do końca racji, powiedzmy, a Darek z kolei przeżywa i cały czas swój wielki ból. To nie jest prawdą, że to inne systemy, że to nie systemy, właśnie systemy. To właśnie to, że tak jak Kuroń powiedział, prawda, ograniczmy płacę mężczyznom, kobiety pójdą do pracy, to będziemy mieć dwóch pracowników za jedną pensję na przykład, prawda? O tego typu, to jest tego typu myślenie, prawda, komunistyczne. Co, jak to skutkuje, prawda, w życiu społecznym i tak dalej? Ano, są te, prawda, gonitwa za pieniądze, antagonizmy, oderwanie od domu, od rodziny i tak dalej, sklepy do drzwi, prawda, czynne w niedzielę, Bóg wie co, po godzinach jakieś historie niesamowite, wyjazdy w końcu, prawda? To są właśnie te źródła patologii społecznej. To nie jest tak, że systemy są niewinne. Nie. Właśnie systemy są winne. Nie będę chciał, nie będę przedłużał, ale pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Cię, Darku, pozdrawiam Hortensję, pozdrawiam, nie wiem, całą ekipę Stasia, który tam do dzisiaj, prawda, trzyma w garści cały ten nasz protest. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście to jest pewnego rodzaju uzupełnienie tych dwóch telefonów. Ja nie chciałbym się skupiać na systemie. Przyjęliśmy nazwę cyklu naszych programów, żeby pokazać te dwie rzeczywistości jako środowiska. Środowisko Kościoła i środowisko polityczne określone przez nas demokracją ma pokazać pewne uwarunkowania. Uwarunkowania Kościoła są znane. To jest instytucja, która już 2000 lat głosi to samo. I rodzina w Kościele zawsze była na pierwszym miejscu i na właściwym miejscu. Teologia rodziny, teologia małżeństwa, teologia ojcostwa, współcześnie tworzona katolicka nauka społeczna pokazują, że wiedza Kościoła o problemach współczesnego człowieka jest przeogromna. Ale możliwości wpływu Kościoła instytucjonalnego... No ale te dogmaty, proszę Państwa, się zmieniały. Wszystko się zmieniało, bo cóż o rodzinie możemy powiedzieć? To wszystko jest zapisane w Piśmie Świętym. Tutaj Kościół nic dodał, nic ujął, tylko pozmieniał, wiecie Państwo. No coś takiego, jak to Jezus powiedział do faryzeuszy, że już człowiek nie musi
czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to zmieniliście przekazanie Boże dla nauki waszej, no bo jak dali takiemu kapłanowi w łapę, no to oni zrobili dom starców i tam dali ojca i matkę i prababkę i tp i tamte i tylko od czasu do czasu na ofiarę, a tamci się zajmowali. Tutaj też tak w tych kościołach jest, są domy starców, a przecież ludzie powinni się starzeć w swoich domach, a nie gdzieś tam dać. Także już tak samo jest jak w czasie faryzeuszy. Jezus powiedział, że nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Ja to mam w domu prababkę, ona nam już umiera, jutro chyba umrze, także von Lipski zrobi pogrzeb. Ich matki wychowujące kilkoro, czy kilkanaście nawet dzieci w rodzinie. Więcej pomocy i to ekonomicznej, więcej pomocy prawnej, psychologicznej mogła otrzymać matka samotna, niż matka w rodzinie. Więc my to próbujemy pomału zmieniać. Kościół tutaj jasno swoje stanowisko wyraża, począwszy od głoszenia szacunku wobec każdego życia, bo to jest właśnie istota życia rodzinnego, żeby szanować każde życie, aż do pokazywania, że mało to, żeby szanować życie, trzeba jeszcze tworzyć ciągle nowego człowieka. Człowieka, który będzie poprzez chociażby dary Ducha Świętego umiał rozeznać, co jest prawdą, a co jest po prostu fałszem, również fałszem medialnym. Bo to, o czym tu jeszcze dzisiaj bardzo mało mówiliśmy, to jest to, że dzisiaj najwięcej szkody, można powiedzieć, przynoszą rodzinom właśnie media, które niszczą stare modele, a nie pokazują nowego, pozytywnego modelu w miejsce tego, co zostało zburzone i zniszczone. Więc my, a wiadomo, łatwo jest zburzyć, ale zburzyć można jedno pokolenie, ale wybudować to często są kolejne pokolenia. Więc bardzo dziękuję za ten głos. My będziemy kontynuować cykl, mam nadzieję, tych programów i mówić również o innych wartościach, o innych podmiotach życia, zarówno Kościoła, jak i życia społecznego, pokazując, że żyjemy w określonych uwarunkowaniach. I to, co tutaj Zenon podkreślał, żyjemy w XXI wieku w Polsce, w którym z trudnością, ale tworzymy zręby systemu demokracji obywatelskiej. I daj Boże, żeby przy obecnym wsparciu władz ta inicjatywa poszczególnych ludzi, oddolna inicjatywa, zaczęła przynosić coraz więcej efektów. Radio Maria, bardzo proszę. Dobry wieczór. Szczęść Boże, proszę bardzo. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Przyznam szczerze, że włączyłem się do słuchania Państwa audycji około 30 minut temu. I z tego, co zdążyłem zauważyć, słuchać, to dotykała kryzysu rodzin w naszym kraju, tak? Bardziej ojcostwa w Kościele i demokracji. Bardziej też próbujemy trochę wypromować ojca albo pokazać tą jego rolę w życiu rodziny. A że kryzys dosięga też i rodziny czy ojca, stąd też może i takie głosy. Rozumiem. Dziękuję za sprecyzowanie tematu. Proszę Państwa, ja jestem ojcem 21-letniej wspaniałej córki. Nie wiem w zasadzie, czy go zacząć, ale panie przewodniczący, że chciałbym powiedzieć, a rozumiem, że jesteś też ograniczeni czasem. Panie Leszku, nie wiem, czy pan może by trochę dalej od słuchawki mówił, bo tak dalej? Troszeczkę oddalić się od słuchawki, może będzie lepiej pana słychać, bo tak bardzo taki zaszumiony czy zabruniony ten głos mamy pana, nie możemy zrozumieć do końca tego, co pan do nas mówi.
czy teraz jestem czytelny? Może lepiej. Okej. Więc tak, może zacznę od tego, że pochodzę z rodziny wielodzietnej, w której było nas sześcioro. Byłem najstarszy, w zasadzie jestem na tej pory najstarszy do drugiej. I nigdy, będąc jeszcze nastolatkiem, nie chciałem zakładać rodziny. Nie chciałem być ojcem. Z prostej przyczyny. Bałem się tego. Widziałem, jak ciężko było mi wychowanie nas, mieli nasi rodzice, którzy oboje pracowali. Stwierdziłem, że mam ojciec, którym zasugerował, żebym został księdzem, ponieważ tak się składa. Tak się składało, że brat jego mamy brat ojca matki, czy mojej babci, która też żyje. Ma być ciągle na kartę, również księdzem. A to stwierdził, że najlepiej zrobi, że pobierze się. A ponieważ moją pasją już w szkole podstawowej i średniej była muzyka, więc stwierdziłem, że nie będę księdzem, a pozostanę muzykiem. I robię to przez 25 lat, można powiedzieć, zawodowo. Śpiewam, gram dla wielu ludzi, gości na różnych wydarzeń, imprezach. Dzięki Bogu podoba się to. Tego co wiem, wszystkim, w większości, jeszcze nie za to płacą, żeby trzeba na Bogu dziękować. To robię każdego dnia. Natomiast wracając do tematu, bo widzę, od tego zaczęliśmy, na temat, tematy dotyczą tego ojcostwa. Bałem się po prostu zostać tym ojcem i stwierdziłem, że nie będę zakładał. Trafiłem jednak w wieku 18 lat na cudowną kobietę. Zresztą nie jest przypadkiem, że ona nie, no bo jest od Boga. Jest matką mojej wspaniałej, niestety jedynej córki. Ponieważ tak tydzień bałem się, że będę miał więcej dzieci, nie mam sobie rady. Uważałem to, że powtarzam, było ciężko. Dzisiaj, proszę Państwa, patrząc z perspektywy przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, powiem Państwu i wszystkich zachęcam, niezależnie od statusu, poziomu życia, bo nie chciałbym rozmawiać o poziomie życia, bo to będzie brylantem, o materializmie, o pracy, o pogoni za tak zwany pieniądze, nie wiem, o pozycji, dochodzi, nie wiadomo, co to znaczy. Znaczy, ja wiem, znaczy, do czego dążymy. Każdy z nas dąży do jednej rzeczy, do unicestwienia, reasumując nasze życie. Natomiast zachęcam każdego z Państwa, jeśli czujecie taką potrzebę i możliwość, do tego, żeby zakładać tą rodzinę. Mało tego, zachęcam Państwa każdego, żeby być do tego, aby tych dzieci w rodzinie było więcej. A wiemy też, że to jak to najpierw się Pan bał zakładać rodzinę, a teraz mam Pan jedną córkę i stwierdza Pan, że zachęca Pan każdego do zakładania rodziny sobie rodzinnej. Proszę Państwa, powiem tak. Jeśli naszym rodzicom, kochanym zresztą wspaniałym, którzy do tej pory żyją, mimo wielu różnych przeciwności losu, żyją ze sobą 47 lat, wychowali nas sześcioro, każdy z nas ma swoją rodzinę. Może nie każdemu się udało tej rodziny, tak jak chciał. Nie ma idealnych rodzin. Po wojnie zwieziono je z wielu miejsc na jeden cmentarz, żeby o nich i o nas zapomnieć. Dzisiaj dają nam one świadectwo wartości i zarówno dla tych, którzy tam zostali, jak i tych, którzy żyją dzisiaj.
obraz był schowany właśnie, zawinięty w te kąszy, w te Alpy, te ubiory oczywiście i tak dalej. I to było schowane w lesie. Przez parę lat stało tam nawet. To było do czasu 45 roku. Aż dopiero w 45 roku, jak wyjeżdżaliśmy, więc to zaczęli odkopiwać, wyciągać z tych lomów, z tych krzak, okulie, że tak powiem. I przywiezione zostali z nami. Najpierw na kolej. Tam ładowaliśmy się. Była msza święta. Nawet sam chodziłem w drugie miejsce po kąszy, bo ksiądz był z nami na przykład na stronie wschodniej, w lesie, a to wszystko było zakopane na stronie północnej, też w lasach. Chodziłem po kąszy właśnie, żeby jeszcze służyć do tego obrazu. A ksiądz Eckert właśnie tak sobie zażyczył. No i pamiętam, jak gdzieś to były takie kuzynki zwane. Takie kawał polany było wśród lasu właśnie tego, nie? I tam odbywała się ta msza święta. To tylko jeden raz pamiętam właśnie tą mszę świętą. No i później to wszystko zostało zebrane i przywiezione na stację kolejową, na wąskotorową. Załadowane to było wszystko, jak się należy, w skrzyniach drewnianych, później do Rokitna. W Rokitnie staliśmy cały tydzień, żeby się przeładować na tory. Przyjechaliśmy do Żmigrodu. W Żmigrodzie rozładowaliśmy się i tak reszta poszła do Barkowa, a inni jeszcze poszli po tych bliższych wioskach i tak to zostało właśnie. Także ksiądz z nami przyjechał, ten obraz, dzwony do Barkowa i to wszystko zostało. Stanie był niekiepskim, bo przecież on był u nas tam na ołtarzu tego, to, ale że jak on wisiał w kościele, to był taki już zapajęczynowany, taki, nie był taki, jak powinien być w takim stanie tego, nie. Nikt do niego nie zaglądał. Nawet ktoś słyszałem, że on był nawet już wyrzucony na strych ponoć, nawet ten obraz. Na strychu jego zdjęli właśnie dzięki tu chwili Rudnickiej i Zosi. Mieliśmy taką spółkę, daliśmy go do renowacji. Po renowacji właśnie przyszedł na tam, gdzie trzeba oczywiście, no, do nas, do wiernych. Los obrazu Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej Zlewacz podzielił los wielu wizerunków madon kresowych. Państwo zobaczą, że wiara nasza to jest prorokowanie. Wiara to nie polega na tym, co widzimy, tylko że wierzymy w Boga, którego nie widać, a te obrazy to jest wbrew wierze. Nie było do niego dostępu. Opowiem taką własną historię, że kiedy dowiedziałem się, że jest ten obraz w 91 roku i przyznam się, że pojechałem zobaczyć, olbrzymie trudności z dotarciem. On był zamknięty w kościele, który służył właściwie jako kaplica pogrzebowa. Otwierany tylko właściwie na ceremonie pogrzebowe. Obraz był pokryty pajęczyną. Z tyłu mieszkały już nietoperze, co było dla mnie szokiem. Ale kiedy tak zacząłem rozmawiać, to padło w rozmowie, że przyjeżdżają ludzie, właśnie podobnie tak jak ja, żeby się pokłonić temu obrazowi, tylko, no mówię, no gdzieś tam wylądował w jakimś miejscu, żeby ulec zapomnieniu. Wydaje mi się, że przede wszystkim ta historia od roku 65 do roku, powiedzmy, 90, to też tak smutny przykład tego, jak traktowane są rzeczy, za które inni ryzykowali własnym życiem, żeby je tu przywieźć, rezygnując z własnego często dobytku. Przecież nie można było wszystkiego zabrać, żeby tutaj przywieźć. Czasami tylko kilka rzeczy, a tutaj no, niestety, dla jednego obrazy są święte, a dla drugiego nic, no to co? Obraz Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej Zlewarz był otaczany szczególną czcią. W latach 90. mieszkańcy dawnych Lewarz zaczęli przywracać mu dawną świetność, by ocalić go od zapomnienia. Rzecz chyba najważniejsza to jest to, że ten obraz zawsze był odczuwany no tak, kultem. Ale niestety to, że na kościele miał być skazane zapomnienie, a jednakże przybywali do niego ludzie, świadczą to, że był otoczony kultem i że on ciągle ludzi do siebie przyciągał. Od pewnego czasu możemy się przy nim spotykać. To jest rządzenie z góry, że Pan Bóg nam pozwolił do tego, żebyśmy na nowo do niego przybyli, ale byśmy zawsze tam przybywali. Pamiętaliśmy o tym obrazie, tylko właśnie nie było możliwości właśnie, bo to wiadomo rzecz, jakie było wtedy państwo, że to była komuna w ogóle. Nie wolno było nam takie rzeczy robić i tak to odkładało się, a może jutro, może za rok tego, może to się zmieni, może weźmiemy się za to. Lata leciały, starsi umierali, młodsi dorastali, co nie znając tej sprawy właśnie o tym obrazie. No i to ze względu tego właśnie tak późno byśmy się zajęli, ja tak powiem od siebie, za późno było faktycznie, no to lata, to tak jak wojenny, trochę zaniedbali ten obraz właśnie. Wisiał tak na ścianie, zakurzony, bo ten kościół nie był tak po prostu jeszcze taki czynny, ale no dzięki Zosi właśnie Rudnickiej
i mnie oczywiście jako rozrusznika. Ja postanowiłem zająć się właściwie tym obrazem. Daliśmy do konserwacji, no i po tej konserwacji postawiliśmy go właśnie na takim miejscu, żeby ludzie widzieli do dzisiaj, co to jest właśnie i skąd on pochodzi, ten obraz. Mieszkańcy dawnych Lewacz na Wołyniu przypisują Maryi cudowne ocalenie. To była nasza naprawdę wybawicielka, bo tak jak ja przypominam, parafia nasza składała się chyba z 15 wsi, z 15 wiosek. I podczas tej rzezi wołyńskiej ani jedna osoba nie zginęła z naszej parafii pod nożem banderowców. Że tak właśnie ja sobie to umyślałem, że nas ona, Matka Boska, wspomodziła, ocaliła od tego wszystkiego. No, to ja uważam to za cud, bo wokoło to się działy, jak nam wiadomo, rzezie, okropne rzeczy się działy. I dzięki właśnie, ja uważam, temu obrazowi właśnie żyjemy i ocaleliśmy tę wojnę. To jest naprawdę wielka świętość, oczywiście, jak myśmy przeżyli z nią, od chrztu chodziłem na boso, na mszę świętą, bo musiałem chodzić, na boso do mszy służyłem, bo to przecież wojna była i w ogóle. Dla mnie wizerunek Matki Boskiej, Królowej Królowej Polskiej, to jest wielka świętość. Każdy z nas ma swój taki rodzinny, domowy wizerunek Madonny i powiem, że to jest właśnie taka nasza rodzina, z którą chyba mamy najsilniejszy związek taki emocjonalny. W wielu bowiem rodzinach wywodzących się z tamtej parafii ten wizerunek znajduje się w domach. Podobnie na przykład urodził wierzący się spod Wilna wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej. Do dzisiejszego dnia obraz otoczony jest czcią przez wiernych i przyciąga do siebie Kresowian i ich potomków. I ja zawsze to miałem na uwadze, żeby doprowadzić do porządku ten obraz, ale bardzo miło, że tak się stało właśnie i jestem teraz spokojny. Tradycją stały się już spotkania przed jej obliczem 3 maja, święto Królowej Korony Polskiej i Konstytucji 3 maja. Mamy nadzieję, że te uroczystości już na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości w gminie Jerzmigród. Liczymy na to, że ta tradycja będzie kontynuowana przez następne lata. W tym roku spotkaliśmy się 3 maja przed obrazem Królowej Korony Polskiej. Ksiądz proboszcz Mariusz Grzesiowski dokonał aktu zawierzenia parafii świętego Marcina w Barkowie dla Maryi Królowej Korony Polskiej w obrazie lewaczowskim. Przepiękna uroczystość, na której było około 500 osób, która zakończyła się wręczeniem pamiątkowych medali z okazji 70-lecia przybycia na Dolny Śląsk z Kresów Wschodnich. Zawierzenie, które myślę, że na lata pozostanie jako pewne zobowiązanie wszystkich mieszkańców i przybyłych Kresowian wobec Najświętszej Marii Panny. Były przekazywane wota, został przekazany krzyż 27. Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Towarzystwo Miłości Kultury Kresowej przekazało krzyż czynu zbrojnego. No tych wod tam z roku na rok przybywa, no i doświadcza o żywym kulcie. Tegoroczne znaczenie to też, jak mówią słowa pięknej pieśni, Gwiazdo, śliczna miasta Lwowa, że to jest nasza matka i królowa. Z jednej strony dziękujemy za tą jej opiekę, za to wszystko, co się wydarzyło do tej pory, ale też chcemy prosić szczególnie o opiekę nad nami, nad Kresowianami, nad tym, co będzie z nami się działo w przyszłości. Bardzo chcielibyśmy, żeby kult jej oddawany rozwijał się. Też mamy nadzieję, że inne Madonny Kresowe w wielu innych parafiach, czy wrocławskich, czy dolnośląskich, doczekają się należytej oprawy i należnej, ze względu na kult, jaki był otoczony przez setki lat. Królowo Korony Polskiej, pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodziny nasze i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością całą parafię i ochraniaj nasze wsie od grzechów i nieszczęść. Mieszkańcom uproś stałość wierze, świętość życia, zebrane nas ze wszystkich zakątków ojczyzny, złącz w zgodnej i bratniej miłości. Daj tej piastowskiej ziemi przesiąkniętej łzami spokojne życie w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Matko Najświętsza, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. I to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia. Był to magazyn
Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Gdzie w takim razie będzie można w najbliższym czasie zobaczyć, usłyszeć Traumę na żywo? Zaczynamy w Elblągu 3 czerwca, 4 czerwca gramy w Szczecinie, 5 czerwca gramy w Lęku. Po wakacjach będziemy kontynuowali te koncerty, pewnie w podobnej weekendowej formie, takie są dzisiaj czasy. Na pewno na najbliższe gdzieś tam miesiące będziemy jakby pod tym szyldem funkcjonowali koncertowo. Jeździ do Lęcy 2016. Większość zagra z nami Insidious. Stary byłem, stare chłopy jak my, 20 lat nie grali, rozpadli się, rejestrowali się niedawno, nagrali świetny materiał, fajną płytę, bardzo mi się podoba. Myślę, że wam również, oni zagrają z nami te koncerty 3, również po wakacjach, też będą nam towarzyszyli. Reszta prawdopodobnie się nie zmieniała. Jakieś pomysły swoje własne na to, żeby kontrolować seksualność i żeby dawać tej seksualności jakieś takie małe wentyle bezpieczeństwa, o których się oficjalnie nie mówiło. No i taka praktyka, ona ma swoje odzwierciedlenie, wielowiekowa praktyka, ona ma swoje odzwierciedlenie praktyka. W tym, ciągle w tym, jak my jesteśmy teraz wychowywani do życia seksualnego, czyli ciągle